witajcie. W tym odcinku chciałbym wam pokazać kolejną jednostkę ze świata Gwiezdnych Wojen, charakteryzującą się bardzo długą nazwą, a przynajmniej najdłuższą, z jaką ja się do tej pory osobiście spotkałem. Mowa tu o First Order Special Forces TIE Fighterze. Model ten dostajemy w polibagu, podobnym do tego znanego z zestawu 30279. Rozcinamy saszetkę i możemy przejść do budowy tej jednostki. I tak prezentuje się nasz TIE Fighter. Dzięki czerwonym akcentom znajdującym się przy kabinie pilota od razu wiemy, iż jest to jednostka z najnowszego filmu z serii Gwiezdnych Wojen, czyli z Przebudzenia Mocy. Sama jednostka wygląda ciekawie i dobrze się prezentuje. Proporcje względem oryginału są zachowane, być może z wyjątkiem bocznego kształtu skrzydeł, ale osobiście nie widzę tu dużego uchybienia. Natomiast większy problem dostrzegam w odwzorowaniu czarnych akcentów na skrzydłach, ale naprawdę nie wiem, w jaki sposób przy tak małym modelu jego projektanci mogliby zrobić to lepiej. Poprowadzenie czarnych linii dookoła skrzydeł jest tu po prostu niemożliwe. Na uwagę zasługuje jeszcze szyba kabiny, która posiada nadruk i jest jednym z najciekawszych klocków w tym zestawie. No i co zawsze zasługuje na wzmiankę, z zestawem dostajemy kilka części zapasowych z możliwością do wykorzystania w innych modelach. Podsumowując, zestaw ten jest godny uwagi. Wprawdzie cena za część nie jest aż tak dobra, ale z drugiej strony nie chodzi tylko o to, żeby nasz zakup był dyktowany poprzez pryzmat opłacalności, bo najważniejsze to mieć zabawę z budowania i satysfakcję z efektu końcowego, a tak jest w przypadku tego zestawu. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka i zapraszam do oglądania kolejnych. Pozdrawiam was, cześć!